Pierwszym takim tematem jest Teatr Miejski w Lesznie. Jest w raporcie tabela, ile było widzów, ile było spektakli. Natomiast ja sobie pozwoliłem podzielić tą tabelę jeszcze na okres, gdzie była pani Beata Kawka i gdzie pani Beaty Kawki nie było. I w czasie, gdy pani Beata Kawka była, przez 6 miesięcy spektakli było 120, później już tylko 39. Przez ten czas, z tych 120 spektakli, przewinęło się 12 611 widzów, natomiast później już tylko 4216, co daje mniej więcej średnią 2000 widzów na miesiąc, w przypadku, gdy pani Beata Kawka była w teatrze, a 1000 widzów, gdy pani Beaty nie było. I moje pytanie brzmi, czy to rzeczywiście była dobra decyzja w tym roku 2018, że pani Beaty Kawki w teatrze nie ma. Sprawa druga, którą chciałem poruszyć, to jest, dotyczy zatrudnienia w Urzędzie Miasta i wydatków poniesionych, ponieważ tu odnotowaliśmy pewien rekord, ponieważ w stosunku do roku 2017 wydatki na Urząd Miasta wzrosło 56%, a na wynagrodzenia o 17%. Natomiast w odniesieniu do roku 2015 wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 40%, a ogólnie na wydatki Urzędu Miasta o 104%. Też chciałbym zadać pytanie, skąd taki wzrost, co takiego się wydarzyło w roku 2018, że był potrzebny taki duży wzrost, żeby tyle pieniędzy inwestować. Kolejna sprawa to promocja miasta Leszna. Pozwoliłem sobie spojrzeć w rejestr umów i jest tam bodajże 16 pozycji, jeżeli chodzi o kluby sportowe, i dwie pozycje zupełnie niezwiązane ze sportem. I to bym chciał dopytać, bo jest firma Herbi, która otrzymała 20 tysięcy oraz Wspólnota Słowiańska. Nie za wiele znalazłem informacji na temat tych dwóch podmiotów. Wiem tylko, że firma Herbi to jest nauka jazdy i Wspólnota Słowiańska prawdopodobnie to jest jakaś wspólnota mieszkaniowa. I chciałbym dopytać, w jaki sposób w roku 2018 te podmioty promowały miasto Leszno, no i jaki był wynik oczywiście tej promocji. A wracając do klubów sportowych, to też pozwoliłem sobie spisać te dane i okazuje się, że 89, ogólnie wydatki były prawie 2,5 miliona, 2 miliony 418 tysięcy, a 89% to były dwa kluby, natomiast pozostałe 7 to zaledwie 11% tego budżetu, czyli kwota 265 tysięcy w stosunku do 2 milionów 153. I też bym chciał zapytać, jakie są realne wyniki tej promocji, tych wydanych 2,5 miliona. Czwarty punkt, współpraca z mediami. Też w stosunku do roku 2019 w budżecie zostało przewidziane 230 tysięcy na współpracę z mediami, co jest o 68% mniej niż w roku poprzednim. I też chciałem dopytać, co takiego się działo w roku 2018, że ten budżet musiał być większy, a czego brakuje w tym roku, że ten budżet spokojnie można o tak duży procent przykrócić. No i jeszcze jeden punkt, wydatki majątkowe i deficyt w planie na 2018 rok. Na wydatki majątkowe był plan 93 milionów 380 tysięcy oraz deficyt na 24 miliony. Natomiast finalnie realizacja wydatków majątkowych to było 50 796 tysięcy, natomiast budżet jeszcze wzrósł o 6 milionów. I pytanie też, co się stało z tymi środkami w tym roku 2018, bo to jest dla mnie bardzo interesujące. I jeszcze na sam koniec emisja obligacji w grudniu 2018 roku. Pytanie, czy tu nie doszło do złamania dyscypliny finansów publicznych, ponieważ ta sesja odbywała się, gdzie była uchwalona emisja, odbyła się 11 grudnia, natomiast prezydent do Rio wystąpił 14 grudnia o opinię, czy w ogóle taki kredyt można zaciągnąć. I tutaj też doszło do takiego małego paradoksu, że 4 grudnia został ogłoszony przetarg z uchwałą z dnia 11 grudnia. Tak więc też bym prosił tutaj o wyjaśnienie. Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Dziękuję. Odpowiadając panu na to pytanie,
Chciałbym wyjaśnić, że pan porównał dwa okresy, w trakcie kiedy kierownikiem artystycznym teatru była pani Beata Kafka i w trakcie kiedy jej nie było. Po pierwsze, mówimy tutaj o całym roku 2018 i ten okres, w trakcie kiedy pani Beata Kafka była zatrudniona, to jest 3,5 miesiąca, pierwsze 6,5 miesiąca tego roku, czyli od stycznia do drugiej połowy czerwca. Potem jest okres wakacyjny, jak w każdym teatrze, i od połowy września do grudnia to jest okres nieporównywalny trochę do tego drugiego okresu, dlatego że on jest po prostu krótszy. Tam jest 6,5 miesiąca, a tu jest 3 i trochę, czyli połowa mniej więcej tego okresu, i te porównania będą inaczej wyglądały, jak weźmie się pod uwagę długość tych dwóch okresów. A poza tym proponowałbym również, to pan oczywiście takiej wiedzy jeszcze nie posiada, bo ona nie została upubliczniona, za chwilę zostanie upubliczniona. Warto by było porównać całe sezony artystyczne 2017-18 do 2018-19. Za chwilę to będzie. I mogę pana zapewnić, że frekwencja jest odrobinę mniejsza w sezonie aktualnym niż w poprzednim, ale ta różnica jest naprawdę mocno statystyczna, bym powiedział. Moja średnia, jeżeli chodzi o miesięczną odwiedzalność widzów, uwzględnia to, co pan mówi, czyli ten 1054 to wychodzi z 4 miesięcy, nie z 6. Ja to wziąłem pod uwagę. Natomiast 2102 ta liczba się też wychodzi z 6 miesięcy, tak więc tutaj, że tak powiem, te proporcje zachowałem. Nie zrozumiałam, do którego roku wcześniejszego pan porównywał wydatki, jeżeli chodzi o wydatki na Urząd Miasta i wynagrodzenia, do roku 2017 czy do roku wcześniejszego? Znaczy do roku 2017 się odniosło i do roku 2015. Ponieważ nie mam tu przy... Ja mogę pani dać, dobra. Debata dotyczy roku 2018, a nie mam wcześniejszych lat, żeby to porównać. Mogę panu jedynie powiedzieć, że wydatki na związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wraz z wynagrodzeniami w 2018 roku wyniosły 21 687 tysięcy ponad. Z tego 13 milionów to było wynagrodzenia. I oczywiście do tego trzeba doliczyć pochodne od wynagrodzeń, czyli wydatki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. To jest nieco ponad 2,5 miliona. W 2018 roku było zatrudnionych 306 pracowników. Ten zwrot, wzrost wynagrodzeń, mogę się domyślać, oczywiście sprawdzę, być może za chwilę Korzenka dostarczy te dane, może dotyczyć wypłaconych odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych. No ta kwota jest różna każdego roku i to może rzutować na wielkość wynagrodzeń. Natomiast pozostałe koszty no, są związane z kosztem utrzymania budynków, energia, materiałów, i te koszty no niestety wzrastają każdego roku. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie, bo rozumiem, że do tego się sprowadzało, jeżeli czegoś bym nie odpowiedział, to proszę jeszcze uzupełnić, dotyczące tych 89%, znaczy ja tu muszę się posługiwać tymi kwotami, które pan mówi, bo nie mam tego zweryfikowanego, więc przyjmując założenie, że pan dobrze policzył, no to głównie chodzi o dwa, powiedzmy, kluby, które ściągają największą liczbę kibiców, grają też w najwyższej lidze, jeśli chodzi o Leszno i te dyscypliny sportowe. Odpowiadając, jakie korzyści z tego osiągnęliśmy, no to ja to często też mówię, gdy radni podejmują decyzję, bo zawsze przed zawarciem umowy promocyjnej wskazujemy, jaka kwota będzie przewidziana w budżecie i później, że z poszczególnymi klubami będziemy negocjować, no to myślę, że można by śmiało wyliczyć, że patrząc na obydwa kluby, o których tutaj mówimy, no to mamy z jednej strony dziesiątki, bo myślę, że tyle mogę powiedzieć spotkań w Lesznie, ale także poza Lesznem, w najróżniejszych szkołach promujących zarówno sport leszczyński, jak i miasto Leszno. Myślę, kiedyś mieliśmy to policzone, być może warto będzie do tego wrócić, a mianowicie
tysiące pewnie informacji medialnych dotyczących imprez sportowych, które miały miejsce w Lesznie i sukcesów, które odnosili sportowcy tychże klubów. Wreszcie, no bo nie trudno tutaj się domyślać, że mówimy między innymi o Unii Leszno, no to jest to osiągnięte Mistrzostwo Polski w 2018 roku. Gdyby wszystkich kibiców dodać, to pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi na samym stadionie, pochodzących zarówno z Leszna, jak i z wielu miejscowości poza Lesznem, gdzie w czasie wszystkich meczów żużlowych odbywa się dość znacząca promocja miasta Leszna poprzez banery, billboardy czy filmiki, które są wyświetlane na stadionie. Wreszcie można powiedzieć, że to pewnie też setki tysięcy ludzi przed telewizorami. Można to pewnie próbować przeliczyć na pieniądze, ja tylko podam przykład, że ostatnio miesiąc temu, może w tym miesiącu, napisała do nas jedna z telewizji, niepublicznych, prywatnych, proponując nam taką informację, kilkuminutowy materiał o mieście Lesznie przed jakimś ważnym wydarzeniem żużlowym i zażądali za ten kilkuminutowy, znaczy zażądali, taką propozycję złożyli, my nie podpisaliśmy tej umowy, ale taką propozycję złożyli na 120 tysięcy złotych netto za kilkuminutowy materiał promujący miasto Leszno w tejże telewizji przed jakimś meczem, przed meczem żużlowym, więc można policzyć, ile mecz ewentualnie trwa i próbować to wszystko przeliczyć w tym zakresie na pieniądze. Jeśli chodzi o te dwie firmy, które pan wymienił, no to jeśli chodzi o tego Herbiego, no to jest to zawodnik Piotr Rudzki, który w umowie, z tego co teraz mi wiadomo, miał wpisane po pierwsze umieszczenie na swoim samochodzie, startował w górskich mistrzostwach Polski, miał też medal we wcześniejszym sezonie, w tym 2018 medalu nie zdobył, ale we wcześniejszym miał medal. Na każdym z tych rajdów miasto Leszno było promowane, ale też sam Piotr Rudzki uczestniczył w kilku, jeśli nie kilkunastu spotkaniach, które miały miejsce na terenie miasta Leszna, gdzie promował bezpieczną jazdę. Na tą chwilę pamiętam przynajmniej dwa przedszkola, które też odwiedził właśnie promując wśród najmłodszych dzieci bezpieczną jazdę w tym zakresie. Natomiast skoro już odpowiadam na te wszystkie pytania, nie wiem co to jest ta wspólnota słowiańska, ja to sprawdzę i pan odpowiem, ale widzę, że pani naczelnik Nawrocka się zgłasza, więc pewnie odpowiem. Jeśli chodzi o umowę ze wspólnotą z ulicy Słowiańskiej, to jest umowa na wykorzystanie powierzchni budynku przy torach kolejowych. Tam mamy neon Oleszno z wykrzyknikiem i to jest promocja miasta Leszna skierowana do podróżujących koleją, tych, którzy przyjeżdżają do miasta Leszna, tych, którzy przejeżdżają przez Leszno. W tej umowie też jest koszt energii elektrycznej wykorzystywanej przy tym neonie. Dziękuję. Jeżeli chodzi o wydatki miasta Leszna w 2018 roku, to na kwotę 415 milionów 333 157 zł, z tego 65 milionów 525 275 30 to były wydatki majątkowe i one stanowiły, bym powiedziała, najwyższy wskaźnik od kilku ostatnich lat, to jest 15,78%, ale też wzrosły wydatki majątkowe w stosunku do roku 2017 o ponad 9,5 miliona, to jest o około 17%. Druga część pytania, jeszcze można by przybliżyć. Znaczy moje pytanie dotyczyło, że w planie było 93 miliony bodajże, realizacja była na poziomie 50, natomiast deficyt w planie był minus 24, a finalnie był 31. Po prostu pytam o tą różnicę. No bo pieniędzy na wydatki majątkowe zaplanowane wydaliśmy 40 milionów mniej, a deficyt mimo wszystko urósł, tak więc pytam o tą różnicę. Skąd to się ale dzieje? Deficyt to jest różnica między dochodami a wydatkami. Natomiast wydatki majątkowe to jest tylko udział w ogółem dochodach, w ogółem wydatkach. Tak jak już wspomniałam, ogółem wydatki to było ponad 415 milionów, z tego ponad 65 milionów to wydatki majątkowe. Tak więc nie ma tu związku z deficytem. Dziękuję. Jeżeli chodzi o emisję obligacji z grudnia 2018 roku, przetarg odbywa się na podstawie projektu uchwały.
a w samym przetargu było zastrzeżenie o tym, że przetarg może zostać unieważniony. I nie powodowało to dyscypliny budżetowej. RIO nie wniosło żadnych zastrzeżeń ani do uchwały, ani do przetargu. Dziękuję bardzo.